Cześć, Peter z tej strony. Kolejny dzień naszej trasy, tym razem już bezpośrednio do Chorwacji, z Wiednia. Jestem po śniadanku w hotelu. Mamy jeszcze parę spraw do załatwienia, ale jest kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, wyliczyłem sobie to dodatkowe ładowania po 25 euro i z przelicznika i później naładowaliśmy, od razu pokażę, według Tesli naładowaliśmy i tego używam do wyliczeń, 66 kWh. Mam nadzieję, że będzie to widać, bo na moim ekraniku nie wiem, czy to było ostre, ale to jest 66 kWh. Więc ja sobie podzieliłem to, co wyszło. Przez to, że to 66 kWh, to wyszło około 1,77 zł za kWh. To jest cena troszeczkę droższa niż supercharger Tesli poza godzinami szczytu. Natomiast jest lepsza niż supercharger Tesli w godzinach szczytu i większość innych operatorów, nawet na AC, albo porównywalnie nawet. Więc można powiedzieć, że jeżeli się tutaj chce ładować w tym hotelu w Wiedniu, to tylko tyle powiem, no albo w każdej podobnej sytuacji, to tylko trzeba zapewnić, że się przyjeżdża z jak najniższym stanem baterii i ładować do pełna. I po prostu wtedy to się opłaca. Inaczej się nie opłaca. Druga sprawa, ponieważ mamy 100%, czy tam powiedzmy, jak tutaj jest, 99%, to zmieniłem to sobie w planie na ABRP i żeby teraz sprawdzić, żeby wam nie skłamać, to zaraz zobaczymy. Zaproponowała nam inną ładowarkę w Słowenii. Nie do Brenie Ionity, tylko Ionity Celie. Więc myślę, że tak zrobimy. Myślę, że zmienimy plan, dlatego że mam po prostu więcej energii w baterii. Wykorzystamy to i pojedziemy na Ionity do Celie zamiast do Brenie. No, a kolejny przystanek to już ma być Chorwacja. Ionity Celje to jest 307 km od tego hotelu i pokazuje, że mamy przyjazd 14% baterii, ładowanie 19 minut do 64% i powinniśmy dojechać do naszego celu w Umagu, hotelu w Umagu, czyli kolejne 203 km później i mamy na końcu mieć około 11% baterii, a w Umagu też mamy hotel z ładowaniem, więc powinno być dobrze. No, ale będę relacjonował. Zobaczymy, teraz musimy się popakować, wyczekautować i dam znać, o której wyjeżdżamy. I niestety, jak wbiłem sobie w nawigację Ionity Celie, to Tesla nie widzi tego jako ładowarki szybkiej, bo niektórych niestety nie ma w systemie. Tej akurat najwyraźniej nie ma, więc niestety nie będzie podgrzewała baterii do ładowania, przez co ładowanie się zacznie z wolniejszą mocą, więc zobaczymy, ile ostatecznie będzie trwało. Nie będzie to jakieś, myślę, to może być kilka minut, a jak wiadomo, na postojach i tak się i tak nam postoje zajmują dłużej niż auto się ładuje, jak do tej pory, więc możliwe, że tam też będzie podobnie, ale zobaczymy. I 9:46, wyjazd z Wiednia. No i jesteśmy, przystanek Ionity Celje w Słowenii już. Jest 13:18, przyjechaliśmy około minutę temu, czy tam dwie może. Mamy 27% baterii, więc dużo więcej
niż 14, które nam prognozowało ABRP, a przejechaliśmy 818 km łącznie, zużyliśmy 133 kWh i średnia energia jest 163 W na kilometr. Moim zdaniem zużycie bardzo fajne i bardzo dobre. Tak to wygląda. Ja się podpinam do Ionity i tu jest jakaś restauracja, więc zaraz idziemy coś zjeść, bo akurat dobra pora, a to jest nasz ostatni przystanek przed hotelem w Chorwacji, więc dobrze by było załatwić te sprawy po prostu. Do zobaczenia później. I ładujemy się z kartą Greenwaya. Bez problemu zadziałało. Rośnie nam, już ma 153 kW. Prognozuje nam 20 minut ładowania. Ładujemy się do 65% zgodnie z planem w ABRP. Jest 65%, 13.44, ale my dopiero co zamówiliśmy jedzenie, więc jeszcze chwilę zejdzie na postoju. Dam znać, kiedy ruszymy, a na razie przestawiam tylko auto na parking. I 15.15 wyjeżdżamy pod Ionity w Słowenii. Mamy 65% baterii. No i jesteśmy na miejscu w hotelu w Chorwacji. Jest 17.36, przyjechaliśmy tam może z 2 minuty temu. 21% baterii, czyli więcej niż to, co nam prognozował ABRP, a statystyka wygląda w taki sposób. Łącznie przejechaliśmy 1028 km, zużyliśmy 165 kWh i średnio zużyliśmy 161 W na kilometr. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, a jakieś takie podsumowanie jeszcze nagram, więc za chwilę będzie.